Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z Farminga 19. Na początku dzisiejszego odcinka będę chciał zakupić nowy kombajn. Dokładnie mówiąc, będzie to ten większy kombajn marki John Deere, lecz zanim to zrobię, oczywiście muszę sprzedać tego Rostselmasha. Dobrze mi służył, ale kurczę, no czas sobie w końcu kupić coś jeszcze lepszego. I dzisiaj dodatkowo nie tylko kupię kombajn, lecz kupię też nową przyczepę, więc zakupy naprawdę zacne na samym początku odcinka. Kurde, wydam naprawdę sporo kasy, ale to raczej będą dobrze wydane pieniądze. Więc tak, o tym właśnie kombajnie mowa, czyli ten drugi John Deere, bo kiedyś miałem tego, więc czas na większy model. W sumie porównajmy go może trochę z tym Rostselmaszem. Tutaj 10,5 tysiąca litrów zbiornik, tutaj 1400. Więc jest dosyć spora różnica, ale różnią się też headerami, no i jak widzicie ceną, ale kurczę, jestem naprawdę gotowy wydać tyle pieniędzy na ten kombajn. Więc tak, tutaj mam jeszcze opcję doboru kół, w sensie mogą być podwójne, dopłacimy za to 10 tysięcy euro, standardowej, nie dopłacamy nic, oraz szerokie opony, dopłacamy 2000 i gąsienicowy układ, tutaj też możemy sobie założyć. No fajnie to wygląda, ale czy mi się chcesz 20 tysięcy euro dopłacać? Nie wiem, może kiedyś mu to zmienię, ale ja chcę po prostu, fajniej dla mnie wygląda w sumie tutaj na bliźniakach. Dobra, więc kupujemy, kurczę, 400 tysięcy euro i jeszcze oczywiście do niego header odpowiedni, czyli czekajcie, do Rostselmasha miał 9 metrów, a mój nowy do John Deere ma aż 13,7. Kurde, teraz to dopiero żniwa będą szybko mi iść. A, jeszcze przyczepa oczywiście, dobra, żebym nie zapomniał, tak na szybko. Więc wcześniej miałem tą, 45 tysięcy litrów i mam zamiar kupić o właśnie tą, czyli 52 tysiące litrów. I prawdopodobnie będzie to ostatnia tak jakby przyczepa, którą kupię, żeby ją stricte podczepiać do ciągnika, gdyż w przyszłości planuję zakup, słuchajcie, ciężarówki i będę już kupować po prostu naczepy, żeby je podczepiać do ciężarówki, ale tutaj jeszcze tę przyczepę będę ciągać za pomocą ciągnika. Dobra, to później z tym pojadę na pole, najpierw wsiadam do kombajnu. Ja pierniczę, jakie on ma fajne dźwięki. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda w środku, no po prostu cudeńko. Jak ja uwielbiam te maszyny John Deere w farmingu, w sensie, no wszystkie te nowe maszyny, które Giants dodał tutaj na potrzeby 19, czyli te najnowsze modele, no to one wszystkie wyglądają super, ale te John Deere to po prostu, no, ale mi się tym fajnie będzie pracować, ja pierniczę. Dobra, podczepiam header i jadę na pole, bo dzisiaj będą żniwa na tym największym polu, które obecnie posiadam, czyli na tym, które kupiłem ostatnio. Ja mam tam bodajże posiany owies? Chyba owies, ale kurczę, już nie pamiętam. Dobra. No ten header jest, jak widzicie, strasznie szeroki, więc muszę uważać, bo ja tam nie lubię ciągać tych headerów na tej przyczepce. Nie chcę mi się po prostu z tym pierdzielić, zanim ja to podczepię i tak dalej. Nie, po prostu śmignę sobie tutaj. Jak będzie jakiś samochód, to zjadę na bok i tyle. Ale to jest, kurde, bestia. Oczywistym jest to, że teraz jadę na pole przetestować ten kombajn, no bo kurczę, kupić go, żeby się od razu kurzył? Nie, 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 jak jest zakup kombajnu, to trzeba od razu go przetestować. A, jeszcze dzisiaj będą takie dwie rzeczy, które będę chciał na odcinku poruszyć, takie dwie kwestie związane z Farmingiem 19, z jakimiś tam nowościami. Ale to czekajcie, najpierw dojadę na pole, przy okazji kosząc wszystkie znaki, jakie tutaj są. Ja wiem, że zapewne wielu z was w mojej sytuacji by wzięło tą przyczepkę, wypożyczyło, czy też kupiło do transportu headeru, ale mi się nie chce z tym pierniczyć, serio, zobaczcie, to jest kawałek i o, później tylko śmignąć, aby na gospodarkę. O cholera, z takim headerem to ciężko mi się będzie tam na gospodarce nawet zmieścić. A właśnie, o, dobra, coś się tam wykombinuje, teraz to pal to licho. Okej, no to rozkładamy. Kombajn. I zaczynamy żniwa. Czekajcie, czy ja chcę słomy, czy nie chcę słomy? Nie, nie chcę słomy, dobra, to włączę tutaj. Włączę po prostu sieczkarnię. Dobra.
bo słoma w sumie jest mi niepotrzebna, jeżeli chodzi o jej zapasy, to mam dosyć na razie spore, więc po prostu tej słomy nie potrzebuję. Dobra, czy motowidła są tak mniej więcej jakoś tak w miarę ustawione, bo czasami jak się kupi kombajn, to te motowidła są tak nisko ustawione, że to aż tak głupio i dziwnie wygląda, ale tutaj patrzę, że jest git. No, i to są kurde żniwa. Jeżeli chodzi o sam header, to już chyba w ogóle nie da się mieć nic po prostu większego w tutaj 19, bo ten do New Hollanda CR1090 on ma też chyba 13,7 metra. No nie ma większego headeru. One są chyba takie same, czy w tym New Hollandzie, czy w tym John Deere. Nawet Fendt Ideal, ten co tutaj jest, ten czarny kombajn, on chyba ma mniejszy header, ale za to większy zbiornik. Kurde, ale to jest maszyna. No teraz to mi to dosyć długo posłuży. W sumie nawet nie wiem, jaki ja kolejny kombajn miałbym kupić. Być może tego New Hollanda CR1090, o już mi jaka zrobiłem, to może sobie odpuszczę, ale nie wiem, czy tego Ideala, tego czarnego, czy nie będę chciał kupić. Mimo iż ma mniejszy header. No ale większy zbiornik, muszę się zastanowić. A może zrobię tak, że będę mieć dwa kombajny? A w sumie, kurczę, kiedyś miałem, pamiętam, serii pierwszej, przecież w 17 miałem dwa kombajny normalnie, więc kto wie, to by mogła być możliwa opcja. Ale jeszcze o tym nie myślę, dopiero co zakupiłem przecież ten kombajn, więc nie ma co na razie myśleć o zakupu jeszcze kolejnego. Dobra, raz się przejechałem i już 26% napełnienia zbiornika. No co się dziwić, jak taki header szeroki. Kurczę, serio, muszę pomyśleć, jak ja się tam na gospodarce teraz zmieszczę, bo tamten był 9-metrowym, to jeszcze jako tako. Teraz muszę tam pokombinować. Ale to jest piękny John Deere. Pamiętam, że przed premierą 19 było coś takiego, że wiecie, tam były z tygodnia na tydzień stopniowo ujawniane jakieś maszyny na oficjalnej stronie Farminga, które się właśnie w 19 znajdą. I ten kombajn, o ile dobrze pamiętam, on chyba został ujawniony prawie na samym końcu. Wcześniej był ten pierwszy John Deere ujawniony i sobie myślę, okej, ale dalibyście coś innego. I oni praktycznie na samym końcu ujawnili jeszcze tego tutaj John Deere'a i ja się po prostu strasznie ucieszyłem. Ale zapewne wielu fanów Farminga oraz ogólnie marki John Deere też, no bo tak jeden kombajn to było mało, ale jeszcze jak tego ujawnili, to myślę sobie, okej, dobra, teraz już może być. Dobra, więc o czym ja miałem, słuchajcie, pogadać? O dwóch rzeczach właśnie związanych z Farmingiem 19. I czekajcie, od której rzeczy by tutaj zacząć? Bo mam do pogadania o nowym DLC do Farminga 19 i o konkursie na najlepsze mody. To dobra, zacznę od tego konkursu na najlepsze mody. Otóż, rozpoczął się w minionym tygodniu, chyba jakoś tak, oficjalny konkurs na najlepsze mody do Farminga 19. W sensie teraz, bo on się rozpoczął jakiś czas temu, ale w sensie nadsyłanie modów, a teraz już oficjalnie są one dostępne do pobrania i można na nie głosować. Więc w opisie do filmiku dam wam link do strony po prostu, gdzie są te wszystkie mody, które biorą udział w konkursie. Tam są jakieś mapki, maszyny, ciągniki i tak dalej, bo są tam różne kategorie. No i jest tam sporo dzieł twórców polskich moderów. I ja sobie chyba, mi się wydaje, że większość, ale nie wszystkie te polskie mody pościągałem, potestowałem. Część z nich wykorzystałem już w serii drugiej, z Farminga 19, a część z nich na pewno wykorzystam w przyszłości. I zagłosowałem oczywiście na polskich moderów. Liczę, że któryś z nich zajmie jakieś wysokie miejsce, albo może i wygra. Bo nagrody są zacne, ale w sumie jak zacne mody, to i zacne nagrody. Więc was też zachęcam do sprawdzania tych modów, bo ja chyba głównie te polskie sprawdzałem, ale nie tylko są te polskie dobre, są tam różne jakieś ciągniki, naprawdę fajne rzeczy, niektórzy się moderzy postarali tam. Są naprawdę pewnie, tam są pewne zapewne jedne z najlepszych modów ogólnie do Farminga 19, niektóre z tych tam jakichś maszyn czy ciągników, ale ja tam głównie sprawdzałem te polskie, więc was też zachęcam. Teraz nie można głosować tam na oficjalnej stronie, tylko trzeba wejść w menu, jak mamy Farminga, modyfikacje, tam wybrać te modyfikacje, jakąś tam na przykład polską i tam dopiero możemy zagłosować, więc oni to tak teraz zrobili. I konkurs kończy się chyba jakoś jak FarmCon się zaczyna, a FarmCon jest 28 chyba lipca, z tego co pamiętam, FarmCon 19, czyli ta impreza, to wtedy chyba się, wtedy już są wyniki po prostu tego konkursu, coś mniej więcej wtedy właśnie, więc no zobaczymy, czy jakiś polski moder osiągnie tam sukces tworzący, czy jakieś tam maszyny, ciągniki i tak dalej.
I drugą sprawą jest pierwszy... Co ja gadam? Kolejny dodatek, to nie jest już pierwszy dodatek do 19. Pierwszy to był ten Anderson, co nie? No, więc to jest kolejny, mamy zapowiedź, pierwszą za... O, to właściwie chciałem powiedzieć, że pierwszą zapowiedź nowego dodatku do Farminga 19. Niestety nie jest to zapowiedź tego dużego dodatku, który mógłby się prawdopodobnie ukazać jesienią z prawdopodobnie marką klas, jakąś nową mapką, tylko taki bardzo mały dodatek, który skupi się na uprawie bawełny, czyli doda do gry kombajn marki John Deere, a także 6 innych maszyn, między innymi tam jakaś przyczep, chyba 6 czy 8, nie pamiętam, jakieś tam między innymi była tam jakaś przyczepa do transportu Bell tejże bawełny, bo ten kombajn John Deere'a, co zostanie dodany, to on prasuje tę bawełnę w takie bele duże, nie w kostki jak ten, co mamy tutaj marki Case, tylko w bele. No i tam będą jakieś maszyny po prostu do transportu tychże Bell, czy to jakieś takie samozaładowcze, samo tam zbierające, czy też takie, które możemy podczepić do tura, jakieś widły czy coś i te bele po prostu transportować, czy to jakieś ładowarki teleskopowej. Okej, okay. Patrzcie, jaki tu jest gigantyczny ten zbiornik. 14 100 litrów. Ja się tylko zastanawiam, czy ta przyczepa może nie jest za duża dla tego ciągnika JCB. No to jest jednak sporo, on czasami już stamtąd jak była wyładowana, to ciężko miał jechać. No dobra, to się zobaczy i tak w przyszłości może jakiś lepszy jeszcze ciągnik kupię, bo już mi się ten Deutzwar, co mam, trochę znudził, to może coś na jego miejsce się kupi i może tamtym po prostu będę tę przyczepę ciągać. Się zobaczy. Więc jeżeli chodzi o ten dodatek, to wyjdzie on 23 lipca, czyli niedługo. No szybka zapowiedź, szybka premiera, ale też no dodatek jest jednak taki dosyć naprawdę mały, taki skromny bym powiedział. Jego cena to 5 euro. Czyli to, bo chyba tylko będzie chyba tylko można go kupić na oficjalnej stronie Farminga. Czyli za 5 euro, czyli tam ponad lekko dwie dyszki. Chociaż jak dla mnie ten dodatek to jest warty co najwyżej dyszkę, niestety. Ja na pewno będę chciał nagrać, słuchajcie, jakąś prezentację dla was, to jest rzecz oczywista. Być może, kto wie, nigdy nie wiadomo, się uda nawet przed premierą, bo Giant Software to czasami mi te klucze do dodatków potrafi przed premierą nadesłać i wtedy mogę jeszcze przedpremierowo nagrać prezentację. Ja i tak bym ten dodatek, słuchajcie, kupił zapewne, ale skoro Giant Software mi jeszcze podsyła klucze i to przed premierą, to po prostu korzystam. Więc być może tym razem też tak będzie, że jeszcze przed premierą uda mi się jakąś prezentację zrobić tego dodatku, ale nie wiem, nigdy nie wiadomo, kiedy ten Giant Software podeśle mi kluczyk i czy w ogóle to zrobi. To nie jest rzecz nigdy pewna. Okej, okay, to wysypujemy. Owies. No właśnie, mam tu owies, bo posiałem, bo tam już mi się chyba skończył owies do karmienia koni, więc po prostu chcę zrobić sobie teraz zapas tego owsa. No a z takiego dużego pola to będę go mieć od cholery. Nawet chyba nie wszystko zmagazynuję dla koni, tylko wręcz może nawet trochę jeszcze sprzedam. Ta przyczepa jest, słuchajcie, ciekawa, bo ona ma tutaj, patrzcie, co można z nią zrobić. Tylko czy teraz, o, widzicie? Tu można obniżyć, nie, tutaj to nie, czekajcie, o, w ten sposób można obniżyć. I tutaj też. Po co to jest? Nie wiem, może tutaj kiszonka by sypał z tej strony, to żeby tu było niżej? Nie wiem, ale takie coś da się zrobić w tej przyczepie. Dobra, to ja kontynuuję swoje tutaj żniwa. I pojawił się też pierwszy fact sheet, jeżeli chodzi o ten kombajn właśnie John Deere'a. I powinien on się wam teraz pokazać na ekranie. No i tam widzicie wszystkie dane tego kombajnu oraz jak on wygląda. A, i też jest zwiastun tego dodatku, jak nie zapomnę, to go umieszczę w opisie. Więc ten kombajn, jak widzicie, on mieści... tworzy belę o pojemności 10 tysięcy litrów. Ten jego zbiornik ma tam 10 tysięcy litrów. W porównaniu do tego case'a, to ten case ma 20 tysięcy litrów, więc te bele będą takie trochę po prostu mniejsze. Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Cena tego właśnie kombajnu. On kosztuje 847 tysięcy euro, czy tam dolarów. Nie pamiętam, jak tam to w factsheet'cie jest pokazane. Ja pierniczę, to chyba się stanie z automatu najdroższa w ogóle maszyna w Farmingu 19, no bo czekajcie, ile kosztuje, gdzie to jest? Ten kosztuje 485 tysięcy euro.
Jakiś najcięższy, najcięższy, najdroższy kombajn, 465 tysięcy euro, najdroższy ciągnik. Właśnie, jaki jest najdroższy? Ten, 438, no chyba, że weźmie się jeszcze jakieś wersje z innym silnikiem, no to aż 521, ale kurde, porównując do 847 tysięcy euro, no to jasny gwint, oficjalnie najdroższa maszyna w Farmingu 19. O, chyba, że się machnęli na tym fakcie i te ceny zawyżyli. Ale to będzie cholernie drogie, więc jeżeli ja będę chciał to kiedyś na odcinku wykorzystać ten kombajn, to raczej go oczywiście wypożyczę, no bo gdzie tyle pieniędzy wydać na kombajn? No nie wiem, to trzeba naprawdę sporo się tą bawełną zajmować, żeby to się opłacało i zwróciło. Masakra. Więc taki dodatek średni, bym powiedział. Tak naprawdę ja uważam, że on powinien być darmowy, no. Tak jak ten dodatek Holmera, co wyszedł. To była taka fajna niespodzianka darmowa. Więc ten uważam, że też powinien być, kurczę, darmowy. No ale cóż, 5 euro. Ale i tak bardziej mnie interesuje zapowiedź tego większego dodatku, potencjalnie z marką Klas, który by wyszedł na jesieni. O, tego się po prostu nie mogę doczekać. Więc kombajn się sprawuje świetnie, ja też żniwa raczej dokończę poza odcinkiem, bo mimo iż ten kombajn jest naprawdę spory, no to tak się składa, że to pole też jest spore. Ale zakup naprawdę... Ja jestem, słuchajcie, zadowolony. To od dawna polowałem na ten kombajn, tylko że ja tak lubię, wiecie, w serii kupować sobie nie od razu te najlepsze maszyny, tylko tak stopniowo, więc musiałem trochę czekać z jego zakupem i pokupować sobie w międzyczasie jakieś tam, jakieś inne kombajny. Kurczę, nim ta bym z chęcią może zrobił kiedyś jakieś żniwa w nocy czy coś, bo ma tutaj takie oświetlenie zapierdzielone. No, być może kiedyś coś takiego zrobię, się zobaczy. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!